Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Adrian Zandberg z partii Razem i klubu Lewice. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Panie pośle, w Sejmie na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu w piątek, co prawda, rozpoczynają się prace nad podatkowym komponentem Polskiego Ładu, czy Prawo i Sprawiedliwość z kruchą bardzo większością, no a nawet tak dosłownie to bez większości, bo Klub Prawa i Sprawiedliwości zaledwie 227 posłów liczy, może liczyć nomen omen na lewicę w tej sprawie, jeżeli chodzi o podatki i Polski Ład. Jak pan wie, panie redaktorze, my nie jesteśmy opozycją bezmyślną, która zawsze mówi nie, bo nie. I dlatego, kiedy ja usłyszałem o tym, że rząd przygotowuje reformę podatkową, no to powiedziałem bardzo jasno i otwarcie, że czekam na szczegóły, bo zapowiedzi, to muszę przyznać, były bardzo interesujące. No i szczegóły są teraz, panie pośle. Jakie ocenia Adrian Zandberg i Lewica? Zlikwidować degresję podatkową. Czyli to, że bogaci płacą w Polsce mniejsze stawki niż średni podatnicy. I była mowa o tym, żeby skończyć z przywilejami. Więc ja nie dołączyłem do tego rytualnego chóru jęczących, tylko powiedziałem otwarcie, że czekam na szczegóły. No tylko czekałem cierpliwie na te szczegóły, panie redaktorze, i przeczytałem ustawę, która przyszła ostatecznie do Sejmu. Muszę powiedzieć, że jest ona bardzo rozczarowująca. Więc zna pan, panie redaktorze, taki stary dowcip PRL-owski o wiadrze? Nie pamiętam, ale może pan przypomnieć mi i naszym słuchaczom. Więc ojciec siedzi z synkiem przed telewizorem i oglądają jakiegoś tam przedstawiciela najwyższych władz, który mówi reforma, 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 reforma. I synek pyta tego ojca, tato, a co to jest ta reforma? Więc ojciec mówi, chodź, ja ci pokażę. Sprowadza go do piwnicy, w tej piwnicy jest metalowe wiadro, a w tym metalowym wiadrze jest pełno ziemniaków. Ojciec z wielkim nabożeństwem podnosi do góry to wiadro, odwraca to wiadro i przesypuje je. Rozlega się straszny huk, ściany drżą, wszyscy łapią się za głowę, bo jest tak głośno. Ale ziemniaków jest tyle, ile no było, i tak? Po chwili ziemniaki są w wiadrze na dole. Tak? I synek pyta, tato, ale po co właściwie to było, skoro przysypałeś ziemniaki z jednego metalowego wiadra do drugiego identycznego metalowego wiadra. Na co się to odpowiada? I to jest właśnie reforma, synku. No ale panie pośle, że ten żach mi się przypomniał, jak czytałem. Jasne, ale rozumiem, że rozczarowany jest pan w takim razie, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, tak? To jest pana zdaniem wycofanie się. Nie słyszę pana, panie redaktorze. Rozumiem, że rozczarowany jest pan poseł. Pan mówi. Cały czas mnie pan nie słyszy? Czy coś się może zmieniło? Znakomicie. Panie pośle, rozumiem, że to rozczarowanie bierze się przede wszystkim ze zmiany dotyczącej składki zdrowotnej, z wycofania się z zapowiedzi większego obciążenia przedsiębiorców, tak? To jest to, co najbardziej no, wybiło zęby, jak niektórzy mówią, tej reformie, pana zdaniem? No, panie redaktorze, bogaci mają nadal płacić niższe stawki podatkowe niż średniacy, niż zwykli pracownicy. Podatek liniowy, czyli no, ten największy przywilej najbogatszych w Polsce, ma zostać. Tak? Na dodatek, jak pan sam wspomniał, no, biznesowi lobbyści wylobbowali sobie to, że bogaci biznesmeni będą mieli niższą składkę zdrowotną, więc nadal będzie opłacalny arbitraż, tak? Czyli zakładanie fikcyjnej działalności gospodarczej po to, żeby obniżyć podatki od wysokich dochodów. Więc wszystko, co było interesujące, zostało, jak pan słusznie zauważył, z tej ustawy usunięte. Co gorsza, pojawiają się tam kolejne przywileje. No ale panie pośle, ale jak spojrzymy tak globalnie na te wszystkie zmiany, to jednak ci najmniej zarabiający nieznacznie, no dla niektórych może znacznie, bo to jest, nie wiem, poziom około 250 zł. Czy dla emerytów zarabiających 1500, znaczy dostających emeryturę 1500 zł, około 100 zł się zmieni, dla tych, którzy mają 2000, około 150, więc to nie są takie nic nieznaczące zmiany, a ci najbogatsi jednak zapłacą więcej, więc może, panie pośle, sam kierunek, mimo że no, nie jest to tak daleko posunięta zmiana, jakiej oczekiwałaby partia Razem, ale może sam kierunek jest dobry, może sam kierunek warto poprzeć, bo jednak zmierza do tego, że biedniejsi zapłacą mniej, bogatsi więcej. Panie redaktorze, ja dlatego mówię, że z pewną sympatią patrzyłem na pracę nad tym projektem wczesnym latem tego roku, kiedy pojawiły się jego pierwsze odsłony.
bo wtedy to była delikatna, ale jednak korekta w dobrą stronę. Natomiast teraz pojawiły się nowe przywileje podatkowe. Niech mi pan wytłumaczy, jaka jest logika, która stoi za tym, że właściciel firmy informatycznej będzie płacić, choćby zarabiał 1 000 000 zł, 12% podatku, a sprzątaczka, którą zatrudnia za płacę minimalną, będzie płacić 17% podatku. Niech mi pan powie, ale to na początku też nie było planów w ogóle zlikwidowania liniowego PIT-u, panie pośle. Opodatkowanie zysków kapitałowych. To są zupełnie nieusprawiedliwione przywileje dla tych, którzy są na górze drabiny społecznej. Kolejne dziury. To panie pośle, tak sumując dyskusję, czy są jakieś warunki? Tak, są teraz dodatkowe dziury. Czy będą jakieś warunki, jakieś poprawki proponowane przez lewicę, które sprawią, że możecie poprzeć Polski Ład? Czy już teraz twierdzicie, że to jest tak kosmetyczna zmiana, jeżeli chodzi o progresywność podatkową, że nie warto jej popierać? Jak to wygląda już tak na największym poziomie ogólności i konkretów jednocześnie? Panie redaktorze, tak jak mówiłem, my jesteśmy opozycją racjonalną i zawsze patrzymy na treść ustawy i zawsze staramy się doprowadzić do tego, żeby te ustawy były lepsze, a nie gorsze. I tak też będzie w tym przypadku. Złożymy poprawki, które przywrócą sens tej reformie podatkowej, tak żeby ona naprawdę w większym stopniu obciążała milionerów, a realnie pomagała ludziom. Czyli składka zdrowotna wróci do tych zapowiedzi? O której chcemy powiedzieć. Otóż pan wspomniał o tym, że rząd mówi, że ludzie, którzy mają niższe dochody, zyskają 50, 80, 100 zł. Otóż kłopot polega na tym, że tak jak rząd to w tym momencie zaproponował w tej ustawie, to oni jednocześnie stracą 200 albo 300. Już panu mówię dlaczego. Ponieważ rząd, żeby zapłacić za te przywileje dla milionerów, za te koncesje dla wielkiego biznesu, które wprowadził do ustawy, musiał na kogoś zepchnąć koszt. I ten koszt w tym momencie jest zepchnięty na samorządy. Co to oznacza? To oznacza, że w tym momencie, jeżeli ta ustawa wejdzie w tym kształcie, to pójdą w górę ceny biletów za komunikację publiczną, to będzie mniej miejsc w żłobkach, to będzie mniej pieniędzy na programy zdrowotne w miastach, to dziura w drodze przysłowiowa zostanie naraperowana dużo, dużo później. To trzeba naprawić. My tutaj zaproponujemy poprawkę, która zagwarantuje utrzymanie wpływów samorządów. Czyli budżet centralny ma ponieść koszty tych zmian, tak? To na barkach budżetu centralnego ma być ta zmiana. Zdaniem rządu to jest około 16 miliardów złotych mniej wpływów z racji tych zmian podatkowych i rozumiem, że zdaniem lewicy to budżet centralny właśnie powinien ten koszt ponieść, tak? My zaproponujemy zmiany, które będą szły dwoma torami. Po pierwsze, zagwarantowanie pieniędzy na usługi publiczne, a po drugie, my jesteśmy racjonalni, więc wskazujemy, skąd te pieniądze wziąć. Z prawdziwej, a nie udawanej progresji. I to będą propozycje tego, żeby tę ustawę postawić z powrotem na nogi, żeby przywrócić jej sens, bo za sensowną ustawą my jesteśmy oczywiście gotowi zagłosować, ale za ustawą bezsensowną, która tylko narobi więcej szkód niż pożytku zwykłym ludziom, no to oczywiście za taką ustawą nie będziemy podnosić nic. To jest trochę oczywiste, więc taka jest nasze stanowisko jest dosyć jasne. Zgłaszamy te poprawki, naprawiamy tę ustawę. Jeżeli rząd się zgodzi na te poprawki, jeżeli ta ustawa prowadzi realną progresję podatkową i zagwarantuje, żeby samorządy nie straciły ani złotówki, to mamy o czym rozmawiać. Natomiast jeżeli rząd nie zgodzi się na nasze poprawki, no to niech szuka wtedy głosów wśród tych biznesowych lobbystów, z którymi najwyraźniej w ostatnich tygodniach tak mu się dobrze dogadywało. Panie pośle, to porozmawiamy teraz o protestującej służbie zdrowia, ale też w ubiegłym tygodniu protestujących pracownikach sądów, prokuratur. Policjanci też chcą więcej pieniędzy i zdaje się, że to będzie trudna jesień dla rządu, jeżeli chodzi o budżetówkę i jej oczekiwania. Powinno to się zmienić globalnie, jeżeli chodzi o sytuację budżetówki. Tutaj rząd, pana zdaniem, powinien te płace podnieść dla wszystkich tych grup zawodowych, które mówią o swoich oczekiwaniach i wychodzą na ulicę w ostatnim czasie? Czy to jest nie do zrobienia w jednym roku budżetowym?
Pierwsze, to jest do zrobienia, a po drugie, nie stać nas na to, żeby tego nie zrobić. Bo jeżeli pan spojrzy sobie tylko na budżetówkę, to zobaczy pan, że jest coraz więcej wakatów, że ludzie odchodzą z pracy dla państwa, bo nie są w stanie z tej pracy dla państwa się utrzymać. To, co już widzimy teraz w ochronie zdrowia, tak, czyli zamykane oddziały, czyli to, że spada dramatycznie jakość usług zdrowotnych, bo nie ma komu nas leczyć, to za chwileczkę zobaczymy w kolejnych działach budżetówki, bo najpierw przez kilkanaście lat polskie państwo zaciskało pasa na brzuchach ludzi, którzy dla polskiego państwa ciężko pracują, a potem się dziwi, czemu ci ludzie z tej pracy uciekają. I tą myślą musimy już zakończyć, panie pośle, naszą rozmowę. Zaproponowaliśmy ustawę. Ustawa leży w Sejmie, czeka na rozpatrzenie. Ustawa zgodna z propozycjami związków zawodowych. Umiarkowana, rozsądna, 12% podwyżka. To jest absolutne minimum, którego potrzebujemy dzisiaj w budżetówce, to żeby myślą, zatrzymać Boże, naprawdę ucieczkę już pracowników. Musimy naszą rozmowę zakończyć. Bardzo dziękuję. Adrian Zandberg, Partia Razem, Klub Lewicy. Dobrego dnia panu posłowi życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne są sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam na spotkanie z Kadyrą Biedrzycką i jej super raportem. Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Państwa gościem Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy, a po godzinie 9.30 po raz pierwszy u nas w studiu, bo do tej pory tylko łączyliśmy się ze względu na pandemię, Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Rozmawiać oczywiście będziemy o wszystkich bieżących tematach, przede wszystkim o kłopotach z Unią Europejską, ale także o stanowisku Jarosława Kaczyńskiego, który zdaje się rozwiewać wątpliwości i mówi tak w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Nie będzie żadnego polexitu. To wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Chcemy być w Unii Europejskiej, ale jednocześnie chcemy pozostać suwerennym państwem. Czy Jarosław Kaczyński ucisza swoich niepokornych współpracowników, a może po prostu próbuje równoważyć to, co zostało najpierw z nimi ustalone? Między innymi mam na myśli słowa Marka Suskiego, który nazywał Brukselę brukselskim okupantem. Będziemy także mówić oczywiście o protestach pracowników ochrony zdrowia, o Białym Miasteczku, o nieudanych rozmowach z ministrem zdrowia, o Andrzeju Dudzie, który włącza się w te negocjacje z medykami, ale także oczywiście o Marianie Banasie, czyli szefie Najwyższej Izby Kontroli, który dzisiaj w Sejmie będzie mówił o nieprawidłowościach w związku z organizacją wyborów kopertowych. To wszystko dziś po godzinie 9, a teraz już raport z anteny. Zapraszam. Czy to spotkanie rozwiąże problemy? Związkowcy idą na rozmowy z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Mają dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Są zarzuty za pobicie czarnoskórego piłkarza Korony Piaski. On sam może odpowiedzieć za uszkodzenie ciała. Laboratoria, eksperymenty i pokazy. Wielkimi krokami zbliża się Małopolska Noc Naukowców. Andrzej Duda włącza się w negocjacje z medykami. W samo południe ma się odbyć spotkanie na linii protestującej kancelarii prezydenta. Rozmowy mają załagodzić trwający od kilku tygodni spór. Nie oczekujemy rozwiązania naszych problemów tu i teraz w jednej chwili. Wiemy, że to nie jest takie proste, aczkolwiek byłoby dobrze, żeby wszystkie problemy, z którymi się borykamy, zostały uznane przez stronę rządzącą i załatwione po lubowie. Mówi przedstawicielka związku Iwona Misiorowska i dodaje, że postulaty są niezmienne. Przede wszystkim to, żeby uznać zawód ratownika medycznego, żebyśmy przestali być innym zawodem medycznym, żeby zmienić kontraktowanie, finansowanie ratownictwa medycznego, żeby doszło do zmian strukturalnych. Jeżeli nie uda się polubownie załatwić sprawy, ratownicy nie wykluczają kolejnych, bardziej radykalnych kroków.
Są zarzuty dla trzech mężczyzn, którzy w Poznaniu pobili czarnoskórego piłkarza Korony Piaski. Zatrzymano ich na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, mówi Marta Mróz z poznańskiej policji. Wszyscy mają od 20 do 21 lat, a decyzją prokuratora mężczyźni otrzymali środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Początkowo mówiło się, że był to atak na tle rasistowskim. Tego nie udało się jednak potwierdzić. Co ciekawe, pokrzywdzony piłkarz sam może odpowiedzieć za uszkodzenie ciała. Policjanci ze Starego Miasta dotarli do zapisu z kamer monitoringu, z którego wynika, że przebieg tego zdarzenia różni się od dotychczas opisywanego przez pokrzywdzonego. Sprawą zajmuje się również prokuratura. Będą podwyżki dla najmniej zarabiających. Rząd przyjął rozporządzenie dotyczące minimalnej pensji. Od stycznia będzie wynosić 3010 zł brutto. Zaakceptowano również nową minimalną stawkę godzinową. To 19,70 zł brutto. Ze szczegółami Michał Skolimowski. W praktyce oznacza to, że minimalne wynagrodzenia od nowego roku wzrosną o 210 zł, a najniższa stawka godzinowa o złotówkę i 40 groszy. Zmiana dotyczy ponad 2 milionów Polaków. Tyle osób jest zatrudnionych na takich warunkach. Rząd zapowiada, że to nie ostatni taki krok. Cele na kolejne lata są ambitne i zrobimy wszystko, by wynagrodzenia Polaków nadal szybko rosły, pisze w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki i chwali się, że płaca minimalna w ciągu ostatnich 7 lat wzrosła o prawie 60%. Rodzinny gang narkotykowy rozbity na Opolszczyźnie. Policjanci zlikwidowali grupę, która zajmowała się sprzedażą marihuany i mefedronu. W sprawie podejrzanych jest 9 osób. Część z nich jest powiązana z pseudokibicami jednego z dolnośląskich klubów sportowych. 4 osoby to członkowie jednej rodziny z Brzegu. Wszyscy usłyszeli zarzuty. 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Eksperymenty, pokazy i blisko 1000 badaczy. Nadchodzi 15. jubileuszowa Małopolska Noc Naukowców. Szykuje się sporo atrakcji i to nie tylko takich internetowych. Dla najmłodszych są to eksperymenty młodego inżyniera. Dla trochę starszych po nitce do kłębka. Dla artystów praca na planie. Od scenariusza po wejście na plan. Nie zapominamy o humanistach. Ocalając od zapomnienia poległych w wielkiej wojnie. Dla umysłów ścisłych wyprawa na wnętrza ziemi. Wymienia Dawid Gleń z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Na poszczególne wydarzenia można rejestrować się od piątku, a sama Małopolska Noc Naukowców 24 września. Dzień dobry raz jeszcze. Witam wszystkich naszych widzów, którzy dołączyli przed chwilką do nas. To jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka. Raz jeszcze Państwa witam. Wszystkich na Facebooku, wszystkich na naszej transmisji, którzy oglądają naszą transmisję na YouTubie i oczywiście na stronie głównej SE.pl. Bardzo nam miło, że są Państwo z nami. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy. Za minut kilka dosłownie będzie Państwa gościem, a po godzinie 9.30 Szymon Hołownia, lider Polski 2050. O kłopotach Polski 2050 sondażowych także będziemy mówić. Odżeglowali nasi wyborcy do Donalda Tuska, mówi ostatnio Hanna Gill-Piątek, jedna z najbliższych współpracownic Szymona Hołowni właśnie. Pytanie, jaki pomysł Polska 2050 ma na to, żeby zagospodarować tych, którzy nie wiedzą, na kogo głosować, no i ewentualnie trochę powalczyć o głosy z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską, choć na razie wydaje się, że opozycja nie ma o czym marzyć, jeżeli chodzi o zdobycie większości, bo Prawo i Sprawiedliwość według wszystkich trendów sondażowych mocno lideruje w nich właśnie i cieszy się najwyższym poparciem społecznym, mimo wielu problemów, które w tej chwili Zjednoczona Prawica, może kiedyś Zjednoczona, właściwie Prawo i Sprawiedliwość, powinniśmy mówić w tej chwili, ma. Kłopoty z Unią Europejską, kłopoty z protestami medyków, rolników, nauczycieli, no i wielu jeszcze innych grup społecznych, które w tej chwili zapowiedziały właśnie strajki i protesty na najbliższe tygodnie. W to wszystko włącza się prezydent Andrzej Duda, jak wspominałam Państwu na początku naszego spotkania. Dzisiaj ma odbyć się zorganizowane przez jego minister spotkanie w kancelarii prezydenta z medykami właśnie. Pytanie, czy ta ingerencja głowy państwa cokolwiek pomoże, no bo wiadomo, że kluczowe decyzje podejmuje minister zdrowia Adam Niedzielski i jego zastępca, o którym za chwilę będziemy z Jankiem Złotorowiczem rozmawiać. Dzisiaj także Marian Banaś ma swoje wystąpienie w Sejmie. Bardzo gorącej atmosfery się spodziewamy, dlatego że mowa będzie o wyborach kopertowych, które miały odbyć się w ubiegłym roku. Dziś szef Najwyższej Izby Kontroli ma zamiar mówić o wszystkich nieprawidłowościach, do których miało dojść właśnie przy okazji organizacji tych wyborów, do których ostatecznie, jak Państwo wiedzą, nie doszło, ale pieniądze już zostały wydane. Niestety nikt ich do tej pory nie odzyskał. Jan Złotorowicz, to jest ten moment, kiedy możesz wjechać na swoim magicznym krześle. Dzień dobry. Wyjeżdżał, będziesz dobrze. Żeby nie zjechać, właśnie, bo tu Państwo nie widzą, nie wiedzą, mam tutaj taki podest. Element niebezpieczny. Więc no, naprawdę, prawie że kaskader. Dobra, ale już lubisz ryzyko.
Już teraz na poważnie. Sport ekstremalny. Nie. Niestety nie. Dobrze. Zaczynamy od nowego wiceministra zdrowia, bo już naszym widzom obiecałam. Super ekspresu. Tak jest. Lecimy. Jak to ładnie 16 tysięcy za zduszenie strajku, 4 tysiące za ratowanie życia. I takie są priorytety, proszę państwa. 16 tysięcy. Tyle będzie zarabiał Piotr Bromber, przepraszam, nowy wiceminister zdrowia, no, który pierwsze zadanie, jakie dostał, to... Stłumić się protest. De facto stłumić protest. Mhm. Znaczy zobaczymy, no bo oczywiście rząd jeszcze nie wyklucza, że usiądzie do rozmów, tylko jak mówił premier, dopiero jak strajkujący zracjonalizują swoje żądania. No tak, tylko że protestujący mówią, że nawet nikt ich wczoraj nie wysłuchał urealnią, do końca. Przepraszam, tak, urealnią swoje żądania. Natomiast no, są oburzeni, rozmawialiśmy z ludźmi z tego białego miasteczka, są oburzeni tą nominacją. Zwracają uwagę, że jest to człowiek, no, ekonomista, to się zna na finansach podobno, no ale no... Tylko jak pytanie, mówią, czy ma pojęcie o opiece zdrowotnej. Właśnie wszyscy się obawiają, że właśnie po to go wzięto, bo się będzie znał na finansach. No, a ci, co się znają na finansach, ma niezłą, mają tendencję widać, do na finansach się zna. Przycinania finansów, a nie do ten. No zobaczymy. No na razie sytuacja wydaje trudna. Się myślisz, być Andrzej Duda i jego włączenie w tę sytuację coś pomoże? Nie wydaje mi się. Mm-hmm. Nie wydaje mi się, aczkolwiek rzeczywiście, no gdyby to miało być tak, że to spotkanie z prezydentem to jest jakiś tam wstęp do tego, żeby władza jednak wyciągnęła rękę do jakichś rozmów, byłoby oczywiście dobrze, no, tak jak rozmawialiśmy. To nie jest pierwszy protest pielęgniarek i pracowników w ogóle ochrony zdrowia. Już mieliśmy takich białych miasteczek kilka. No, jedno no w 2014 to jedno najsłynniejsze, największe, więc no, rządy się zmieniają, czasy się zmieniają. Była mordercza pandemia, a sytuacja w służbie zdrowia się nie zmienia i to jest przerażające. Właśnie. A to jednak byli ludzie, którzy na pierwszej linii frontu byli, są i będą w dalszym ciągu. I taki więc 4 tysiące złotych dostają za ratowanie życia. I to nie wszyscy, bo to jest taka wszyscy. Średnia. To też trzeba się nieźle, też trzeba pamiętać, że trzeba się nieźle narobić, żeby takie 4 tysiące jako pielęgniarka czy ratownik medyczny. I zostajemy w temacie, drodzy nasi pieniędzy. Widzowie, pieniędzy. 12 tak. milionów czego? Nagród, bo one im tak. się należały. W Ministerstwie Zdrowia sprawdziliśmy, no robi to wrażenie. Jeszcze za jeszcze tak, nie, przepraszam, spraw zagranicznych. No jeszcze właśnie. Za ministra Jacka. Jeszcze za ministra Jacka Czaputowicza od połowy listopada 2019 do końca roku 6 milionów złotych poszło na nagrody. Jego następca Zbigniew Rau również chętnie. Polaków, bo jest bardzo aktywny. W 2020 roku wypłacił 5 milionów nagród. A wiadomo za co przynajmniej te nagrody, czy już nie? Poczekaj, jeszcze poleciemy dalej. A przepraszam, w tym roku wyjątkowo skromnie, bo póki co tylko 880 tysięcy. No wszystko razem sobie. Jakieś 12 milionów. Już ci mówię za to. Za co? Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań w trudnych warunkach lub pod presją czasu. Za to są te nagrody. Ty pięknie dzisiaj powiedziałeś, kiedy plotkowaliśmy o tym, że za to się dostaje pensję po prostu. Tak, za to, że jest się coś takiego, wykonuje jest coś takiego obowiązki. Jak wynagrodzenie za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, to się nie, nazywa no, pensja. Się tak. Kupy nie trzyma, przepraszam za brzydkie sformułowanie. Ale zgodzisz się chyba, no, prawda? No tak, no ciężko się nie, ciężko się nie zgodzić. No dobrze, to o tym dzisiaj w Super Ekspresie i będzie też o tym, że warzywa będą tańsze. Tak, to przynajmniej, tak, dobra, przynajmniej informacja. Dobra informacja. Warzyw, inflacja się nie trzyma? Trzyma się, ale to właśnie dlatego pojawił się pomysł, jak to rozwiązać. Ja już tu szybko doczytam. Gminy mają udostępnić miejsca, w których rolnicy będą w weekendy handlowali swoimi produktami. Takie bazary z płodami rolnymi, gdzie będzie można bezpośrednio kupić. Bo prawda jest taka, że warzywa jako takie nie są wcale drogie. W skupie. Ale już potem, jak się skupuje i nam sprzedaje, to już to jest ten moment, kiedy te ceny rosną wszystko w górę. Wszystko dzisiaj do przeczytania w Super Ekspresie o warzywach na stronie 6, tak. O nagrodach na stronie 7. A ja lecę... Polityczne. Jan leci wydawać gazetę na jutro. Lecę rzetelnie i terminowo wykonywać swoje obowiązki pod presją czasu. Upomnij się o nagrodę. Do zobaczenia. Dziękuję, Jan Złotorowicz. Do jutra, do zobaczenia. Już za chwilę państwa gościem, tak jak obiecałam, Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica. Rozmawiać będziemy o tych wszystkich problemach, z którymi w tej chwili borykać się będzie rząd Mateusza Morawieckiego. Jeden z tych problemów to kwestie negocjacji z Komisją Europejską właśnie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Wiceminister Buda przekonywał, że wszyscy działają, jeżeli chodzi o rząd, zgodnie z planem. Ustawa o zasobach własnych została ratyfikowana, ale obstrukcja senacka spowodowała, że w dalszym ciągu KPO, czy z KPO te pieniądze u nas nie są wypłacane. W związku z tym pani marszałek będzie musiała odpowiedzieć, dlaczego wstrzymywała kwestię wypłaty pieniędzy unijnych. To oczywiście tak z przymrużeniem oka, ale przypomnijmy sobie te słowa wiceministra.
na agendę Sejmu wchodzą w kolejności jakieś dokumenty. Zaplanowane były z Polskiego Ładu. W kolejnym kroku będą dotyczące wymiaru sprawiedliwości i Izby Dyscyplinarnej. Znaczy, tu się nic nie dzieje, zgodnie z planem postępujemy. No to, że komisja chciałaby tydzień wcześniej, no to proszę bardzo, ja chciałbym, żeby KPO był tydzień wcześniej zatwierdzony w sytuacji, w której termin upłynął 3 sierpnia. Ale to jeszcze nie powód, żeby pod dyktando dzienne albo godzinne pracować w związku z oczekiwaniem komisji. No bez przesady. No ale komisja pana zdaniem nie ma prawa oczekiwać wypełnienia terminów, które zostały na Polskę nałożone w tej sprawie? A czy my mamy prawo oczekiwać, że termin, który upłynął 3 sierpnia, będzie dochowany? No ale były uwagi przecież w związku z tym i dlatego nie został dochowany. Nie było. Żadnych. Od 12 lipca nie ma żadnych uwag. No to co, to 3 sierpnia to upłynął termin i jednocześnie nie ma zatwierdzenia. Komisja Europejska się wzięła na Polskę i powiedziała, nie, oni akurat nie dostaną tych pieniędzy. Nie, Komisja Europejska, wiedząc, że planu nie może zablokować, nie rozpatruje go w pierwszej kolejności, ale też ja to rozumiem, bo jeżeli my decyzję o zasobach własnych ratyfikowaliśmy jako ostatni kraj w Europie wynikiem działania Senatu, no ciężko się dziwić, że teraz nasz KPO wyjmą jako pierwszy, powiedzą, zatwierdzamy w pierwszej kolejności, bo jesteście świetni. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica. Dzień dobry, pani marszałek. Dobry, bardzo się cieszę, że na żywo wreszcie normalne czasy wracają. Miejmy nadzieję, że nie na krótko, tylko na dłuższy czas. Dzisiaj pan minister Kraska powiedział, że nastąpił wzrost jednak przypadków zachorowań. Oczywiście główną przyczyną tych zachorowań jest to, że Polacy niestety już nie chcą się szczepić. No i pani zaraz wywoła burzę na naszym czacie wśród widzów, bo tam dużo jest takich, którzy wątpią w szczepienia nawet czasami w istnienie pandemii COVID-19. Tak, właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie zmarł na COVID największy przeciwnik szczepień. Zostawił 3 dzieci, 4 w drodze, 30 lat. Nawet jak już zachorował, to nie chciał iść do szpitala. Jak już go do tego szpitala zawieźli, to już było za późno, miał zniszczone płuca, zmarł. 30 lat. No właśnie. Ja akurat jestem za szczepieniami. Ja również. To pozostawmy, zamknijmy temat, bo kilka jeszcze ważnych przed nami. Wróćmy do kwestii unijnych. Pani mówi, że znała tę wypowiedź z mojej rozmowy z Waldemarem Budą. No to zapytam wprost, pani marszałek, jak się pani czuje w sytuacji, kiedy jest pani odpowiedzialną osobą za to, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, no właśnie między innymi przez panią, nie są wypłacane? Tak, tak, tak. To są takie opowieści z mchu i paproci, po to, żeby opinię publiczną wprowadzić w błąd i żeby pokryć swoją niekompetencję i to, że to z powodu naszego rządu te pieniądze nie są wypłacane. Bo jak wypowiedziało się już dwóch wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej, głównym powodem takiego wstrzymywania zatwierdzenia tego KPO niestety są problemy z praworządnością. Ja przypominam, że Polska nie wykonała wyroku TSUE. Oczywiście polski rząd jak zwykle kręci, wysłał do Komisji Europejskiej wyjaśnienia, które nie spełniają jednak oczekiwań Komisji. Izba Dyscyplinarna cały czas działa. Działa również minister sprawiedliwości, który zawiesił sędziego z Częstochowy za wykonanie wyroku TSUE. No dobrze, pani marszałek, tylko cała sprawa rozbija się o to, że według rządu Prawa i Sprawiedliwości, według rządu Mateusza Morawieckiego, KPO nie jest powiązane z praworządnością, że ten mechanizm pieniądze za praworządność jeszcze nie obowiązuje, bo weszło rozporządzenie w życie, ale nie ma mechanizmów i nie ma instrumentów, które mogłyby spowodować, że w praktyce to rzeczywiście zacznie działać. To raz. I dwa, w tej sprawie musi się wypowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego też nie uczynił. Musi się wypowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale proszę pamiętać, że kwestia, jeszcze pozostaje kwestia Mateusza Morawieckiego, który złożył do Trybunału Julii Przyłębskiej wniosek o wyższości prawa krajowego nad unijnym. Ten mechanizm jeszcze nie obowiązuje, ale to jest jakiś element nacisku. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że Komisja Europejska złożyła wniosek do TSUE o ukaranie Polski. Jeżeli będzie taka sytuacja, no to te pieniądze będzie z czego potrącać. Bo ja bardzo troszeczkę się uśmiechnęłam, jak któryś z panów, już nie pamiętam, który z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości
powiedział, że jak dostaniemy te kary, to nie będziemy po prostu ich płacić. No, tak, naprawdę to nawet uśmiechnęłam mówił, to się. Sugerował nawet minister sprawiedliwości Zbigniew tak, Ziobro. Nie będziemy mówił, płacić. Po prostu Unia sobie te tak, kary po dobrze. Prostu potrąci. Pani marszałek, ale Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej. Dobrze znamy Jarosława Kaczyńskiego i wiemy, że on nie udziela wywiadów często, a jeżeli to robi, no to w jakimś konkretnym celu. Wiemy, że ostatnio wiele było kontrowersyjnych słów ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym Marka Suskiego, który nazywał Unię Europejską brukselskim okupantem, z którym trzeba walczyć. Porównuje go do niemieckiego okupanta z czasów II wojny światowej. Nie ma sensu już tych bzdur, przepraszam, przywoływać. Ale Jarosław Kaczyński mówi dzisiaj tak. Nie będzie żadnego polexitu. To pomysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Chcemy być w Unii, ale jednocześnie chcemy pozostać suwerennym państwem. Czy to zamyka sprawę, pani zdaniem, jeżeli chodzi o tę dyskusję, czy będzie polexit, czy nie będzie polexitu? Biorąc pod uwagę sposób działania PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego, to jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, że nie będzie żadnego polexitu, to należy się zacząć bać. Bo? Bo to znaczy, że takie prace pewnie rząd prowadzi i Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą druga część tego zdania o tym świadczy, czyli będziemy w takiej Unii, jakiej my oczekujemy. Czyli ale to chcemy pozostać suwerennym państwem, pani Unia, zdaniem, to Unia, Unia nie jest restauracją, tam nie ma karty dań, z której my wybieramy, że będziemy to danie mieć, to danie to, a tamto mi nam się nie podoba. Jeżeli wstąpiliśmy do Unii, to podpisaliśmy się pod wszystkimi zasadami i wartościami, które w tej Unii obowiązują. Później przypominam, że podpisaliśmy również traktat lizboński, w związku z czym jesteśmy zobowiązani. Który zresztą negocjował Lech Kaczyński. Który negocjował Lech Kaczyński. Pani marszałek, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania jesteśmy, prawa unijnego. Tylko że polski rząd no, dość wybiórczo to zdaje się traktować ale i tłumaczyć, że jest takiego, inaczej. No takiego... właśnie, i w tym kontekście chciałam panią zapytać, jak pani widzi najbliższą przyszłość Polski w Unii? Czy rzeczywiście to straszenie polexitem to jest przesada? Czy ta droga już formalnie się tak naprawdę rozpoczęła? No bo wiemy, że żadnego państwa z Unii usunąć się nie da. Formalnie nie ma takich nie, procedur. Ale cała ta sytuacja w Polsce, opowiadanie, straszenie Unią, jakby obrzydzanie Polakom Unii, to przypomina sytuację w Wielkiej Brytanii. I tam się to też tak zaczęło. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie prawne, to nie można wyjść z Unii z dnia na dzień, bo ten proces formalny trwa około 2 lat i oczywiście zawsze może być cofnięty i to jest pozytywna informacja. Ale trzeba też pamiętać, że w 2010 roku została zmieniona ustawa o umowach międzynarodowych i faktycznie nie trzeba żadnego referendum, nic, to może być decyzja normalna, taka jak każda inna. No ale trzeba mieć do tego większość, o ile się nie mylę, no niemal konstytucyjną no, chyba, jeżeli nie. chodzi o wyprowadzenie, nie? Nie, nie. Mniejszą. Nie, ale to trwa później. To nie jest taki prosty mechanizm. Czyli pani zdaniem PiS jednak chce nas z Unii wyprowadzić, tak? Znaczy PiS chce albo z jednej strony zmusić Unię, żeby przymykała oko na to, że u nas narusza się praworządność, a jednocześnie płaciła pieniądze, albo postawić sprawę w taki sposób, że wtedy my z Unii wyjdziemy. Zresztą to też wielokrotnie była mowa o tym, że jeżeli zostaniemy płatnikiem netto, to nam się już nie będzie opłacało. Ale co jest jeszcze bardzo ciekawe, że oczywiście poparcie społeczeństwa dla Unii Europejskiej jest bardzo wysokie, wynosi ponad 80%, ale z roku na rok spadło o 6% za rządów PiS-u. Ja myślę, że takie kryzysy, taka trochę nagonka na TSUE albo cały konflikt w sprawie Turowa z Czechami, przecież... Ale do czego to ma doprowadzić? To ma doprowadzić do obniżenia zaufania polskiego społeczeństwa. Czyli do obrzydzenia Unii. Do obrzydzenia Unii Europejskiej, po to, żeby później nie było jakiegoś wielkiego zamętu i jakby gremialnych protestów w sytuacji. Sprytna kiedy... taktyka, musi pan ale przyznać. Bardzo, ale ja nie dobrze. Powiedziałam, że nie jest pani sprytna. Pani marszałek, a propos ale funduszy, kar i tego wszystkiego, co prawdopodobnie czeka nas w najbliższych tygodniach. Przemówienie Ursuli von der Leyen. Tak, teraz tak, 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 tak. Jak pani ocenia zachowanie byłego premiera Donalda Tuska, który powiedział, że namawia urzędników unijnych, no i używa tam, wiadomo, swoich znajomości i politycznych przyjaźni, w cudzysłowie, o ile w ogóle w polityce może być przyjaźń, do tego, żeby namówić jednak Unię, aby nie nakładała na nas kar, na nas, czyli polskie społeczeństwo, no, za rządy Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest pani zdaniem odpowiedzialne zachowanie, czy wprost przeciwnie?
To można oceniać w kilku kategoriach. Po pierwsze, no, faktem jest, że Donald Tusk przez kilka lat był wysokim urzędnikiem Unii Europejskiej, w związku z czym z pewnością ma o wiele lepsze relacje niż cały rząd PiS razem wzięty. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, nawet eurodeputowani Lewicy również zabiegają o to, aby pewna część funduszy Unii Europejskiej była przekierowana bezpośrednio do samorządu. Mhm. Albo ten program, który Michał Boni prowadził, no żeby tak, do NGO-sów. To jest szereg szczegółów. Mi chodzi bardziej o samą narrację, pani marszałek. No, narracja jest taka, że w zasadzie... Bo wydaje się, że Unia, przepraszam, że jeszcze tylko wchodzę w słowo, tylko doprecyzuję, o co mi konkretnie chodzi. No bo do tej pory opozycja, tak mi się wydawało przynajmniej, ja to tak rozumiałam, mówiła, że właśnie te kary unijne, że ta relacja z Unią to tak naprawdę jest jedyna sytuacja, która jest w stanie spowodować, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi krok wstecz. Jeżeli tych kar nie będzie, no to jakie mają państwo instrumenty do tego, żeby namówić rząd Mateusza Morawieckiego do, jak to państwo nazywają, powrotu na jasną stronę mocy? Nie mamy absolutnie żadnej siły sprawczej. I w tym kontekście pytam, czy Tusk dobrze zrobił? No w tym kontekście ja bym tak nie postąpiła, raczej starałabym się, bo ten rząd cofa się tylko wtedy, kiedy wie, że nie ma innego wyjścia. I tak się już raz stało, znaczy dwa razy. Pierwszy raz przy Puszczy Białowieskiej, wtedy, kiedy było zagrożenie karami, ten rząd się cofnął. I drugi raz wówczas, kiedy chodziło o przywileje, odejście na emeryturę sędziów, stan spoczynku, sędziów w określonym wieku. A jak będzie tym razem, pani zdaniem? No ja myślę, będą że, te kary, czy nie będzie tych kary? Ja myślę, że ten rząd musi w pewnym momencie się cofnąć. Wprawdzie mgliście zapowiada, któryś z ministrów powiedział, że Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana i będzie gdzieś tam inaczej ale nie wiadomo, kiedy projekt ustawy w tej sprawie nie w ogóle. Nie wiadomo, kiedy wystarczyłoby wyjąć projekt Lewicy z zamrażarki, bo Lewica złożyła już dawno projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, wystarczy wyjąć i przeprocedować. Pani marszałek, i dzisiejszy cytat z Joachima Brudzińskiego. My zawsze mówiąc o tym, że w sposób oczywisty, że chcemy być w Unii Europejskiej, że te wszystkie bzdury, dyrdy mały, wypowiadane przez jednego z polityków, tu ma na myśli Donalda Tuska, który przez wiele lat był takim niemieckim popychem i swoją karierę polityczną uczynił z faktu mocnego trzymania się żakietu kanclerz Merkel, a kiedy Merkel odchodzi z niemieckiej polityki, to on na powrót pojawia się w Polsce i moim zdaniem po to, żeby pilnować interesów niemieckich i tego establishmentu brukselskiego. Proszę mi nie krótki kazać komentować słów Joachima Brudzińskiego. Ale to jest ważny polityk, to jest, pani marszałek. No na razie tak. To jest taki stek bzdur, to co on opowiada. I myślę, że my się wszyscy przekonamy, bo ta antyniemiecka, antybrukselska narracja oczywiście jest. Głównie antyniemiecka. Tylko, że my przekonamy się, że po odejściu Angeli Merkel jaka to była polityczka, to była bardzo propolska polityczka i ona bardzo często łagodziła wszelkie kwestie związane z Polską, spory dotyczące Polski. Mało tego, to właśnie Angela Merkel również zadeklarowała, że będzie rozmawiała z Brukselą na temat Polski, a w Polsce pan prezydent nawet nie znalazł czasu, żeby odchodzącą kanclerz, którą obywatele Niemiec żegnali owacją na stojąco, stojąc na balkonach swoich domów. No ale zaraz pani powiedzą, my jesteśmy w Polsce, nie w Niemczech. Więc nikt ale nie musi stać na baczność. Bierzmy przykład. To była najbardziej propolska kanclerz, jaka mogła się zdarzyć i długo nie będzie takiego polityka w Niemczech, który tak będzie... Dlaczego prezydent się z Merkel nie spotkał, pani zdaniem? Wykonał polecenie prezesa, czy nie chciało mu się, nie pomyślał? Bo jest małostkowy. Po prostu? Bo nie jest mężem stanu, dlatego. No to jest bardzo delikatnie i nie chciałabym więcej tego komentować. Dobrze, a prezydent włącza się w protest medyków, pani marszałek. Uważa pani, rozumiem, że będzie z nimi protestował? Nie, będzie próbował negocjować. Dzisiaj ma odbyć się w południe takie spotkanie z protestującymi, organizowane przez minister Bogdan-Jankę. To dobrze, że prezydent włącza się dobrze, w te negocjacje, dlatego, że czy prezydent nie? Powinien być wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy czegoś oczekują. Prezydenta nie ma w życiu publicznym. On się tylko pojawia wtedy, kiedy są imprezy sportowe albo jakieś inne imprezy. Normalnie go nie ma i on już dawno powinien się w to włączyć, ale generalnie nie zastąpi to premiera, dlatego że siłą sprawczą, żeby coś zrobić, jest premier i rząd. I premier powinien usiąść, a cały czas słyszymy, że premier z medykami się nie spotka. Bo oni muszą urealnić swoje żądania. Tak, jak pan premier wezwie karetkę pogotowia,
I zresztą pan premier nie wezwie. Ale, ale jeżeli wszystkim stoi karetka na stałe przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Ale jeżeli by pan premier albo jego rodzina wezwała karetkę pogotowia i usłyszałby, żeby urealnić swoje objawy, to może by zrozumiał, bo pan premier nie jest skazany, jak większość tego społeczeństwa, na to, że tą karetkę musi wezwać i na to, że musi w normalnym, publicznym szpitalu tą opiekę zdrowotną ktoś nad nim sprawować. Bo pan premier jest tutaj uprzywilejowany i myśli ze swojego punktu widzenia. Ale prawdą jest, że medykom należą się te podwyżki. Jeżeli są pieniądze na Stępkę, na Ostrołękę, na Pałac Saski, to na podwyżki dla polityków. Na podwyżki dla polityków. 2 miliardy dla TVP. Dokładnie, to powinno również być pieniądze dla medyków. Ja tylko powiem, że jeżeli mamy 13 tysięcy ratowników medycznych, jeżeli każdemu ratownikowi medycznemu daliby 1000 zł podwyżki, to byłoby zaledwie 150 milionów, czyli 2 razy Marek Sasin, który pieniądze zmarnował na wybory Jacek Sasin, który zmarnował pieniądze na wybory kopertowe. I to są te, zresztą premier mówił, że jest nadwyżka budżetowa. Mhm. 35 miliardów złotych, czy 30 miliardów. Ale to już Marian Banaś mówił, że to jest kreatywna księgowość, pani marszałek. Dokładnie. Jak tam się włącza, ale to wszystko 25-30 miliardów jest potrzebne w tym roku na zaspokojenie roszczeń. A dlaczego premier medyków? Się pani zdaniem nie chce spotkać z medykami, tak naprawdę? Czy to chodzi rzeczywiście o urealnienie żądań, czy z jakiegoś innego powodu? Nie wiem, dlaczego się nie chce spotkać. Może oni już nie są wrażliwi na jego kłamstwa, no bo pan premier raczej znany jest z tego, że mija się z prawdą. Bardzo często, a medykom już się nie da ściemniać. Mhm. Czym to się zakończy, pani zdaniem? No mam nadzieję... W obliczu zmierzającej się czwartej fali, o czym mówią nadzieję, wszyscy? Że medycy przetrzymają ten protest, bo ja myślę, że rząd myśli, że oni po prostu w pewnym momencie się rozejdą. Tak. Czyli jak się apeluje skończył... pani do medyków, nie rezygnujcie. Chciałabym, żeby nie rezygnowali i żeby jednak jakieś ustępstwa od rządu mieli, bo wreszcie premier będzie musiał usiąść z nimi do rozmów właśnie w obliczu czwartej fali pandemii. To już ostatnia sprawa, pani marszałek, ale bardzo ważna, bo wspomniała pani o wyrzuceniu pieniędzy na wybory kopertowe, a dziś w Sejmie Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, będzie opowiadał o tym, jak NIK sprawdziło wszystko, co wiązało się z organizacją wyborów kopertowych. Wydaje się, że emocje mogą sięgnąć zenitu. Czy Marian Banaś w dalszym ciągu pani zdaniem jest groźny dla Prawa i Sprawiedliwości? Ale czy ktokolwiek się przejmie tym, co zostanie dzisiaj powiedziane? No na pewno przejmie się tym opozycja. A Prawo i Sprawiedliwość cały czas wie, że Marian Banaś w NIK-u jest tykającą bombą. Dlatego wczoraj na Komisji Kontroli Państwowej zablokowane zostało odwołanie wiceprezesa NIK-u, który jednak próbuje przynajmniej sabotować działania Mariana Banasia w NIK-u. No dobrze, ale Marian Banaś mówi jedno, Prawo i Sprawiedliwość dalej robi swoje, więc Marian Banaś jest organem konstytucyjnym i jeszcze trochę będzie. Parę lat jeszcze na tym stanowisku pozostanie i myślę, że będzie wyciągał kolejne sprawy i będzie społeczeństwu również pokazywał, w jaki sposób ta władza działa. Bo myślę, że już jest na tyle zdeterminowany, że będzie to dalej. Co pani się spodziewa usłyszeć dzisiaj? W zasadzie myślę, że usłyszymy szczegóły, ale tym razem już takie twarde konkretne fakty, szczegóły. Konkretne fakty z tego, co już sami wiemy. Że to po prostu wszystkie te pieniądze, które wydano na wybory kopertowe, wydano niezgodnie z prawem. I tutaj nie ma się co zasłaniać 6 opiniami prawnymi i różnymi innymi. Ktoś podjął decyzję i za te decyzje prędzej czy później ktoś odpowie, na pewno. Aleksandr TVN, pani zdaniem sytuacja już zamknie się w parlamencie, czy jednak trafi na biurko prezydenta? Nie sądzę, żeby się na tym posiedzeniu zamknęła, bo to też wynika chyba z tego, co mówił Jarosław Kaczyński. A to już Ryszard Terlecki mówił, że chyba na tym posiedzeniu w ogóle tym Sejm się nie zajmie. Tak, ale już mowa, że może na następnym posiedzeniu. Ja nie byłabym tutaj optymistką tak znaczną. Uważam, czyli będzie przeciąganie na wieczne nigdy. Będzie, no ale będzie, Krajowa Rada musi podjąć decyzję. Nie przeciąganie na wieczne nigdy. Ja myślę, że ta kwestia będzie ciągle powracała, bo ona powraca już od pewnego czasu, dlatego że media... W ogóle, to nie tylko chodzi o TVN, to chodzi dzisiaj o TVN, jutro o Polsat, pojutrze o każde media, które mówią Polakom prawdę.
W związku z czym będzie co jakiś czas przy każdej okazji ten temat albo po troszku forsowany po to, żeby jednak zamknąć wolnym mediom usta i aby Polacy widzieli i słyszeli tylko to, co w prasie Obajtka zobaczą i co usłyszą w TVP. Reporterzy Bez Granic uznali nas za strefę zagrożenia dla wolnych mediów. Już. Ale oczywiście. Spadliśmy od ponad 40 pozycji w rankingu. Oczywiście. Zajmujemy 5. miejsce od końca w Unii Europejskiej. Tak. No i to jest efekt działania rządu PiS. Pani marszałek, bardzo dziękuję za to spotkanie. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica. Dobrego, spokojnego dnia, dziękuję. Pani marszałek. Życzę, a już za chwilę, tak jak Państwu obiecałam, Szymon Hołownia, lider Polski 2050 u nas na żywo. Doczekałam się wreszcie. Także bardzo Państwa zapraszam, ale zanim Szymon Hołownia, to dwa słowa od bardzo bliskiego współpracownika Jarosława Gowina, pana Michała Wypija, który mówił o tym, że Prawo i Sprawiedliwość to obciach. Pytanie tylko, czy rzeczywiście obciach, skoro obciach przez cały czas lideruje w sondażach. Jaki opozycja ma pomysł na to, żeby nie być obciachową i ten obciach Prawa i Sprawiedliwości zdjąć z barków polskich wyborców? O tym m.in. z Szymonem Hołownią za chwilę, a w tej chwili głos oddajemy posłowi Wypijowi. Polska polityka potrzebuje porozumienia, tego rozsądnego głosu w centrum. No dzisiaj tego rozsądnego ale głosu nie ma. Ale tego nie widać w sondażach, zauważył pan, że w ogóle wydaje się, jakby wyborcy nie potrzebowali tego centrum zupełnie. No Prawo i Sprawiedliwość góruje w sondażach, bo tego inaczej nazwać się nie da. Nawet po wprowadzeniu stanu wyjątkowego i tym całym zamieszaniu i z funduszami unijnymi i już teraz z medykami, no w dalszym ciągu mają, jak ja to zawsze nazywam, żółtą koszulkę lidera. Efekt Tuska wyparował. Koalicja Obywatelska ma tam około 24-5 maksymalnie procent poparcia. No, niekiedy podchodzi pod 30, ale to bardzo rzadko. Szymon Hołownia traci fatalnie. Wy w ogóle według sondażów na razie, sondaży i takiego, no już nawet nie jednego czy dwóch sondaży, tylko jak to się mówi, słowo mi uciekło, trendu sondażowego. Mhm. No nie przekraczacie progu wyborczego, ba jesteście na granicy błędu statystycznego. PSL nie przekracza progu wyborczego, rośnie Konfederacja. Panie pośle, może jednak Polacy po prostu takich rządów i tego, co się w tej chwili dzieje, chcą. Okej, okay. Ale równie dobrze w badaniach wynika, z tych samych badań wynika, że drugą partią czy siłą, która ma ten drugi wynik w tych badaniach, jest głos, w którym Polacy wskazują, że nie mają na kogo głosować. Mm-hmm. I to jest ta grupa ludzi, których należy przekonać do tego, że można tą politykę robić inaczej. Osobiście uważam, że efekt Tuska nie mógł zadziałać, bo Polacy dzisiaj oczekują nowych twarzy, nowej energii, nowych idei. Pandemia także nas zmieni jako społeczeństwo. Mm-hmm. I to będzie ten moment, kiedy trzeba będzie być wiarygodnym dla tej części Polaków. I to jest praca ogromna do wykonania. Mamy swój bagaż 6 lat, także w kontekście sondażowym tego, że nie byliśmy mierzeni, bo z reguły byliśmy traktowani jako Zjednoczona Prawica. Także mam ogromną pracę do wykonania, żeby udowodnić Polakom, że można inaczej rządzić, że można być partią centroprawicą, która nie jest obciachową, że można być partią, która dotrzymuje słowa, że można być partią centroprawicą, która nie szuka pieniędzy w kieszeniach Polaków. A PiS jest obciachowy? Dzisiaj już, pana zdaniem? Są takie elementy, które wskazują na to, sama pani dyrektor mówiła o telewizji publicznej, no ale jest kilka takich elementów, które wskazują, że nie ma poparcia wśród młodych ludzi. A to, co najbardziej odrzuca młodych ludzi, to ten element obciachowości. To samo miała Platforma w pewnym momencie w drugiej kadencji. I to samo zaczyna mieć Prawo i Sprawiedliwość. I bardzo trudno jest z tego uciec, z reguły to jest niemożliwe. Bo kiedy już się wejdzie i straci tą cesarskość, no to już zostaje z reguły tylko obciach. Szymon Hołownia, lider Polski 2050 w studiu na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wreszcie na żywo. No spełnił pan dane słowo, znaczy dotrzymał pan słowa o tak. A to coś obiecywałem? Ostatnio jak się łączyliśmy, to tak, powiedział pan, że następny raz już na żywo. Jak to bardzo trzeba uważać na obietnice, które się składa. Prawda? To też takie memento w świecie polityki powinno być częścią. Dobra, zaczynamy od tego, co pewnie chciałby pan mieć jak najszybciej za sobą, czyli fatalne sondaże Polski 2050. Ja wiem, że do wyborów 2 lata, ja wiem, że ostateczny sondaż jest przy urnach wyborczych, no ale jednak nie jest to optymistyczne dla Polski 2050. Co się stało? No, ja chyba znam parę partii, które chciałyby mieć tak fatalne sondaże jak Polska 2050 dzisiaj. Ale państwo mierzą wysoko. Wierzymy wysoko i to się uda. Natomiast no, oczywiste jest to, że ja nie wierzę w te sondaże 9%, bo to jest po prostu humbug zupełnie nie do ogarnięcia. Myślę, że to jest jakiś element też przegrupowania wojny sondażowej, albo też nieumiejętności wychwycenia trendów przez pewne organizacje. PiS nie ma dzisiaj 40%. Jest około pewnie 35% w trendzie, który przestał być rosnący, ale gdzieś się zatrzymał. I przy tym, co się dzieje, pana to nie niepokoi, że jest 35%? My jesteśmy gdzieś między... Nie, dlatego, że spokojnie. To trzeba naprawdę popatrzeć jeszcze przez parę miesięcy, bo ta jesień jest tą batalią, w której to się będzie rozgrywać. My jesteśmy między 10 a 15% według moich danych, około 14-15%. No dobrze, ale gdzie wam uciekli
wasi wyborcy, bo byliście w okolicach... Do Platformy to byli ci, którzy byli takimi, powiedziałbym, swingującymi wyborcami Platformy, którzy zawsze postawią na silniejszego. Przekonał? Nie, to nawet nie chodzi o Tuska. Chodzi o to, że pojawiła się w ich ocenie większa szansa na natychmiastowe zwycięstwo z PiS-em. Mhm. Na to, żeby PiS wreszcie pogrzebać całą jego głupią politykę. Natomiast od nas ludzie też odpłynęli w innych kierunkach. Przypuszczam, że mogło to też się stać w kierunku na przykład Zjednoczonej Prawicy. 1 czy 2%, dlatego się pojawiła polaryzacja. A my mieliśmy również tych, których udało nam się przeciągnąć z tamtej strony i oni już byli po tej dobrej stronie, po tej jasnej stronie. Czyli ale... chcą żyć tym podziałem, o którym bo to jest automatyzm, który nas zabija. Proszę zobaczyć, jak zadziałał efekt Tuska. Efekt Tuska już miał być zbawczy, ale okazał się też toksyczny. Mhm. Dlatego, że ta polaryzacja się wzmocniła. Okazało się, że PiS się na tym zbudował. Ludzie już teraz zaczynają się rozglądać i mówią, no dobrze, no ale to miał przyjść, spuścić manto temu PiSowi. PiS rośnie, o co tutaj chodzi? No dobrze. Musi ale ta scena być teraz wielobiegunowa. Jaki pan teraz ma pomysł na zagospodarowanie tych wyborców niezdecydowanych jeszcze? No bo to oni jest wasza chyba toczy. Jedyna tak, nadzieja, prawda? Ale to też nie jest tak, wie pani, z całym wielkim szacunkiem dla słownictwa, którego pani używa, fatalistyczne określenia typu fatalne sondaże, jedyna nadzieja. My naprawdę jesteśmy dalecy od pomysłu, że oto tutaj przyszła Platforma, czy tam coś się wydarzyło w PiSie i to już jest koniec. Jest w Polsce naprawdę parę milionów Polaków, którzy czują i widzą to, co my widzimy. Ta dwubiegunowa scena nas zabije, nas wykończy. No ja ona musi wyborców być wielobiegunowa. No, jeżeli pani mówi, że choćby 2 miliony wyborców, które przy 2 z hakiem, bo to jest prawie 3 miliony, przy 14% poparciu, to nie widzimy tych wyborców, bez nich się nie da wygrać wyborów. Dzisiaj bez Polski 2050 i bez tych wyborców, którzy są naszymi wyborcami, nie da się tego poskładać. Po prostu nie da się, bo będzie to, co mieliśmy wiele razy. Wielkie święto Platformy Obywatelskiej i smutek w Rzeczpospolitej. Ja to przerabiałem w wyborach prezydenckich. Wielki entuzjazm, zmobilizowaliśmy się i tak dalej, ale PiS wygrał wybory, a PiS nie może wygrać następnych wyborów bez Polski ze względu 2050. Ze względu na to, co robi, nie może ich wygrać. I my spokojnie, ale pani mówi, jaki jest plan. Ale chyba zapomina pan o rosnącej Konfederacji. Konfederacja rośnie z jeszcze innego powodu. Konfederacja rośnie i być może będzie się rzeczywiście budowała przede wszystkim na temacie szczepień. W Polsce mamy, nie wiem, 30% ludzi, którzy są, mają wątpliwości dotyczące szczepień. Jest bardzo mała grupa ludzi, którzy robią pan to na nazwał. Tym. Są antyszczepionkowcami, galopującymi ale antyszczepionkowcami. Galopującymi antyszczepionkowcami to jest bardzo mała grupa, która nakręca 30-procentową grupę, która ma wątpliwości. No dobrze. I która nie wie. I tutaj będzie elektorat Konfederacji, a my nie możemy dopuścić do tego, żeby po następnych wyborach PiS rządził z Konfederacją, bo to nie jest pomysł, który nam się mieści w głowie. Dlatego jak pani mnie pyta o plan, tak. Rozcementowywujemy, że tak powiem, tę scenę polityczną, która dzisiaj jest sparaliżowana. Mówimy ludziom, możliwa jest inna opcja. Spróbujmy jednak popatrzeć inaczej. Zbudujmy nowe bieguny na tej scenie, bo inaczej znowu nas czekają 4 lata PiSu. Wielu panu zarzuca, albo znaczy jedni zarzucają, drudzy mówią, że to bardzo dobrze, że pan teraz bardzo intensywnie i bardziej zauważalnie niż do tej pory odcina się od Platformy Obywatelskiej, od współpracy z Platformą, od powrotu Tuska, od rozmów. Odmówił pan wizyty na kampus Polska Rafałowi Trzaskowskiemu. Czy to jest rzeczywiście jakaś zamierzona strategia i zamierzona, wymyślona ścieżka? Nie, to jest konsekwencja. My nie jesteśmy Platformą Obywatelską i nią nie będziemy. Nie jesteśmy rezerwowym projektem Platformy Obywatelskiej, nie jesteśmy backupem dla niezdecydowanych wyborców Platformy Obywatelskiej, ale w szerszym horyzoncie. I to nie tylko w takim horyzoncie, że będzie jeden hegemon, w którym i wszyscy się podporządkują, jest chorąży, wszyscy się gromadzą, tylko to albo te karty zostaną rozdane na nowo, w szerszej współpracy, bo tu trzeba zauważyć też innych partnerów, którzy są po tej stronie. Być może coś do tego projektu szerokiego, powyborczego będzie mógł wnieść Kosiniak, być może pojawią się jakieś, bo lewica, nie wiem jak ona skończy po październikowych wyborach i czy się podzieli, czy zostanie w jednym kawałku, czy Włodzimierz część przyjdzie do Platformy, czy nie. Może do kaloryfera przykuć. Nie wiem, natomiast wiem, że my teraz musimy po prostu do końca roku zbudować stabilne pod 20%. Naszym celem jest atak szczytowy na 20% pod koniec roku. Nie chcę się z panią ambitne. Zakładać, ale głęboko... A dlaczego mamy realizować cele, które nie są ambitne? Joanna Mucha zostaje z wami na pokładzie? Zostaje bezwzględnie. To jest element takiej gry, którą teraz się toczy na osłabienie przeciwnika, no puszcza spiny, i stara głupoty gra. Opowiada. Nie, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Joanna Mucha zostaje z nami i też bardzo mocno angażuje się w pracę ruchu, więc przetrzymamy to. Mamy teraz dużo hejterów, mamy teraz dużo różnych nacisków, ale też widzimy, jak nam, że tak powiem, wewnętrznie rośnie na tych spotkaniach, które mamy, w tych akcjach, które podejmujemy,
osiągniemy. Ja jestem spokojny o to, że ten cel osiągniemy. Tylko, że to musi zająć jeszcze parę miesięcy i parę zakrętów musimy wziąć. No sama pani widzi, jak się dzieje teraz, choćby na linii w tego, co się dzieje w Sejmie z Polskim Ładem, co się dzieje z Unią Europejską. Z Polskim Ładem przynajmniej. Ale teraz się zacznie. To teraz na tapet bierzemy Unię Europejską, a właściwie negocjacje. Na tapet. Jest pani jedną z niewielu osób, które znam, które wiedzą, że nie bierze się na tapetę. Szanuję i gratuluję. Staram się. Staram się być purystką językową. Nie zawsze wychodzi, ale tak, ale próbujemy. Tak. Jarosław Kaczyński mówi tak. Nie będzie żadnego polexitu. To wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Chcemy być w Unii, ale jednocześnie chcemy pozostać suwerennym państwem. To jest zamknięcie tej dyskusji, o której mówi na przykład Marek Suski, że to tam brukselski okupant. Z nimi nigdy nie można być pewnymi, czy oni mówią prawdę, czy kłamią. Ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński zabiera głos zawsze w sytuacjach, w których już wie, że coś trzeba zamknąć. To prawda, natomiast Jarosław Kaczyński nie jest osobą, której ja specjalnie wierzę. Mówimy o człowieku, który, pamiętamy jego przemówienie o tym, że trzeba iść bronić kościołów, na które nikt nie chciał napadać i organizował bojówki. Ja nie wiem, w jakiej rzeczywistości on dzisiaj funkcjonuje. Natomiast wiem, w jakiej my funkcjonujemy. I to jest rzeczywistość, w której 17 krajów Unii ma zatwierdzone KPO, 12 czy 13 zaczęło już dostawać pieniądze na konta, a my mamy cały czas wojnę o idiotyzm w postaci dlaczego? Izby. My nie dostajemy pieniędzy z KPO, ponieważ obstrukcja Senatu została zastosowana i zbyt późno przez to KPO zostało wysłane do Komisji Europejskiej. Tak, i poza tym oni mieli urlop jeszcze w sierpniu, mówił wiceminister Buda, i dlatego nie wypłacali pieniędzy, a powiedział to w dniu, kiedy Niemcom wypłacono pierwszą transzę. Dobrze, ale troszkę sobie dworujemy, ale teraz tak zupełnie serio. Jak pana zdaniem duże jest zagrożenie, że my tych pieniędzy nie otrzymamy, albo przynajmniej, że zostaną zamrożone na jakiś czas? Jak duże jest prawdopodobieństwo, że Donalda Tuska w Unii Europejskiej nie wysłuchają, jednak kary czy za Turów, czy za Izbę Dyscyplinarną zostaną nałożone? Kary to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, jaką karą jest dla nas brak tych 260 paru miliardów. To jest... Bo to budżet jeszcze normalny. No ale to proszę, gdybym, ja nie chcę podsuwać tu pomysłów Jarosławowi Kaczyńskiemu, na co to wydać, ale to jest ponad 40 milionów pensji średnich, to jest ponad 200 milionów tych 13 emerytur. To są olbrzymie pieniądze, które dzisiaj już mogłyby być do dyspozycji, bo te pierwsze przelewy, jak mówię, płyną. Natomiast to chcę powiedzieć, że Ursula von der Leyen jest niezwykle twarda w tym i komisja jest niezwykle twarda w tym, jak się zachowuje wobec Polski i niezwykle konkretna. Ona mówi wprost, wydaliśmy, to przecież to się opiera o semestr europejski, o te dyrektywy, które dostają państwa, kiedy Unia mówi, słuchajcie, musicie iść w tę stronę, dlatego żeby nam się rynek unijny nie rozjechał. I tam wyraźnie zostało powiedziane o poprawie klimatu inwestycyjnego poprzez zapewnienie niezawisłości sądów, poprzez doprowadzenie do tego, że praworządność w Polsce będzie przywrócona, a więc dopóki to nie zostanie zmienione, to oni nie dadzą pieniędzy. No dobrze, ale ja cały czas mam wrażenie, że ta dyskusja to tak jak głuchy ze ślepym trochę wygląda, no bo państwo podkreślają, że są te zasady, że to premier się zgodził na wprowadzenie mechanizmu pieniądze za praworządność, że jest izba, no szereg różnych sytuacji, że Unia to tam związek nie tylko gospodarczy, ale też wartości, a po drugiej stronie mamy rząd Mateusza Morawieckiego, który mówi, nie powinniśmy płacić kar, bo one będą nielegalne, nie można zastosować tego mechanizmu, bo nie zostały jeszcze wprowadzone instrumenty i nie było w tej sprawie orzeczenia TSUE. No i co? No to, co na państwo przykład... mówią, oni mówią i robią swoje. Tylko, że, bo oni mają te przyciski, oni są zalogowani do systemu. Jeżeli mamy do czynienia z szatniarzem, który mówi, nie mam pańskiego płaszcza i co im pan zrobi, no to jeżeli on powtarza ten sam argument trzy razy, no to trzeba wymienić szatniarza. Trzeba spróbować doprowadzić do tego, żeby kto inny nam te płaszcze wydawał. Nie ma innej drogi. Morawiecki już się sam zaplątał i wielokrotnie przewrócił o te opowieści, które robi. A nie ma pan poczucia, że to zohydzanie, jak to się już zwykło mówić, Unii Europejskiej zaczyna przynosić skutek w polskim społeczeństwie? Co prawda ostatni sondaż był tam, że nie, mamy 81% euroentuzjastów, ale wie pan, jak to jest. To jak się zaczyna chybotać łódką, to się kończy czasami jak David Cameron. Tak? No. I trzeba bardzo uważać, dlatego że nigdy nie wiadomo, kiedy będzie nasze unijne Sarajewo, kiedy jakiś gdzieś pistolet wystrzeli i nagle się zrobi z tego wielka awantura. Natomiast my musimy też ludziom mówić bardzo wyraźnie, Polakom, sobie nawzajem, że Unia Europejska to nie jest najświętsza panienka, którą my mamy teraz na kolanach czcić. Absolutnie nie. Tylko to jest związek państw, w którym każdy uzyskuje coś za to, że coś do tego interesu wkłada. I dzisiaj naszym interesem jest to w Unii, nie żebyśmy przyjmowali wszystko, co płynie z Brukseli i mówili, Boże, jakie to jest piękne. W życiu nie słyszeliśmy tak pięknych rzeczy. Tylko żebyśmy byli na tyle mocnym graczem, żeby Macron z kolegami nie mógł załatwić naszych kierowców tak, jak zostali załatwieni. Żeby nasza pozycja przy podziale środków albo przy Fit for 55 była taka, żebyśmy mogli negocjować naszą pozycję. Dzisiaj potrzeba nam siły. To zawsze powtarzam. Jak człowiek wchodzi do pokoju i krzyczy jestem silny, zobaczcie, jak jestem silny, to znaczy, że jest słaby albo ma coś nie po kolei w głowie. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście silny wchodzi do pokoju, to wszyscy milkną. Kiedy ja rozmawiam i każdy wie, że to jest silny człowiek. Rozmawiam z przedstawicielami
Unii Europejskiej, oni mówią, gdzie są te czasy, kiedy jak odzywał się przy stole polski dyplomata, wszyscy milkli. Wszyscy milkli i słuchali, bo wiedzieli, że przemawia lider. Tak? To jest ta pozycja Polski, którą PiS nam zabrał, a którą Polska mogłaby dzisiaj pełnić. To jest kwestia naszej dumy narodowej, naszej pozycji, naszego potencjału. Okej, okay, no to tylko w dalszym ciągu powraca pytanie. Co będzie, jeżeli te negocjacje zakończą się fiaskiem, jeżeli pieniądze będą zamrożone, jeżeli kary będą nałożone, jeżeli my na przykład tych kar nie będziemy płacić, w jakiej sytuacji my w strukturach unijnych będziemy, bo wyrzucić nas nie można formalnie. Tak, ale to będzie jakby eskalowanie konfliktu w tę stronę, o której pani powiedziała, to znaczy w której zupełnie nieintencjonalne i przypadkowe działanie będzie mogło. A może kar nie będzie i co wtedy? I na Prawo i Sprawiedliwość już wtedy? Ale, no dobrze, nie będzie kar, ale nie będzie też pieniędzy z KPO. A oni już zaczynają inaczej grać i już zaczynają inaczej rozmawiać, bo oni tych pieniędzy z KPO dramatycznie potrzebują. Proszę zobaczyć. No z tego jest finansowany w dużej części Polski Ład. Tylko, Polski że Polski Ład nie przyniesie żadnych rozwiązań, dlatego że Polski Ład jest tak dramatycznie skomplikowanym projektem. Nie jesteś w stanie, my mówimy w swoich postulatach w czerwcu najpóźniej zmiany w podatkach, jeżeli w listopadzie wprowadzasz kilkusetstronicową ustawę, to pełną ja nie chcę algorytmu, być na księgowych, wykluczeń. Księgowi już mówią, że będą zamykali mnóstwo firm, tak? Dlatego że firmy sobie po prostu z tym nie poradzą. A jeżeli nawet firmy sobie z tym, że tak powiem, firmom niektórym dowalimy w tym Polskim Ładzie, żeby emeryci mogli zyskać, to emeryci i tak dostaną w plecy, dlatego że jak te firmy zbankrutują albo zwolnią ludzi, to emeryci będą musieli zapłacić więcej za produkty. Ten system się po prostu nie spina. Jeżeli tam jest nawet jakiś wzrost pieniędzy na NFZ, to z drugiej strony jest zabranie pieniędzy i to się bilansuje. Natomiast 11 miliardów w plecy dostają samorządy. I nie będzie tych usług, które są najbliżej nas. A nie będzie jest... jeszcze za uchwały anty-LGBT, bo się wczoraj nie wczoraj był czas tak, na odpowiedź. I to są kolejne pieniądze, które tracimy. My tracimy przez nich nasze pieniądze. I to jest komunikat, który dzisiaj powinien bardzo Ale szeroko do iść. Do ludzi i do wyborców w dużej części to nie dociera. Ja się będę upierać. To proszę mi pozwolić zdedrzeć buty, głos i jeszcze wiele innych rzeczy, mówiąc o tym, że dzisiaj potrzebujemy, tak jak my mówimy w naszych postulatach, 3U, czyli uproszczonych podatków. Podatków, które w prosty sposób się rozlicza, ułatwienia rozliczeń tych podatków i działających usług publicznych. To jest dzisiaj to, co możemy przy tych pieniądzach, które mamy z Unii Europejskiej i przy tym horyzoncie, który mamy, naprawdę spokojnie odwrócić. A nie ma pan wrażenia, zapytam wprost, że nie tylko wy jako Polska 2050, ale inne ugrupowania opozycyjne, Platforma, no wy i Platforma tak naprawdę, no ale Lewica też, że wy się nie jesteście w stanie przebić przez ten mur, że jakby dużo jest mówione, dużo konferencji jest organizowanych, spotykają się państwo z ludźmi w terenie, tak, że jak to się nieładnie mówi, no ale... Ale to trudno jest mi powiedzieć za Platformę, ona też jest w innej sytuacji medialnej niż my jesteśmy, tak? No my jesteśmy jednak cały czas też jakoś w świecie zamrożonej wyobraźni politycznej po stronie polityków i mediów i często też wśród wielu odbiorców polityki. My zrobimy co możemy, żeby przy użyciu wszystkich narzędzi, które są dostępne, zbudować się na tyle, żeby naprawdę ta narracja zaczęła do ludzi trafić. Bo na przykład Radosław Sikorski już ostatnio, nie wiem, korzyści. Czy pan widział tę rozmowę, rozłożył ręce. Powiedział, że no właściwie opozycja zrobiła no to, już wszystko i że... Ludzie w Polsce nie dają się przekonać, koniec, kropka. My rok nie rozłożymy z całą pewnością i będziemy gryźć trawę, jak to jest to piękne określenie ze świata piłki nożnej oraz ogrodnictwa, które mówi, co należy robić, żeby osiągnąć sukces. Należy po prostu do końca walczyć o każdego wyborcę. My na szczęście już teraz, tu nawiążę do tych takich kasandrycznych wizji snutych przez panią na początku, zaczynamy budować jednak ten trend wzrostowy, mamy już pierwsze sondaże pokazujące, że to rośnie i to będzie rosło powoli, ale skutecznie, na organicznym, że tak powiem, podglebiu, bo ja już mam dość po wyborach prezydenckich i po tym, co przeszedłem przez ostatni rok, swingujących elektoratów. Chcemy mieć swój własny, organiczny, przekonany do tego, że w Polsce potrzebna jest zmiana. Bardzo jestem ciekawa naszego spotkania. Mam nadzieję, że do niego dojdzie pod koniec roku. A to sprawdzimy. Już jesteśmy umówieni za 4 miesiące, tak rozumiem? Ustalimy to po programie. Dobra. Dobrze, teraz jeszcze Donald Tusk, który mówi w Brukseli, nie każcie. To dobrze, czy niedobrze, że tak powiedział? Ja uważam, że trzeba czy w ogóle zacząć nie od innego końca. PiS mówi, że kłamie. Znaczy, no, ja nie wiem, co by nie... też nie śledzę tak aż bardzo wnikliwie, natomiast ja uważam, że nie trzeba mówić przede wszystkim o skutkach, objawach choroby, tylko o przyczynach. Jeżeli dzisiaj mamy przyczyną, jeżeli dzisiaj tą przyczyną tej choroby, o której mówimy w ogóle, o której się zaczęła rozmowa o karach, jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która ani pani, ani mi, ani nikomu, kogo znam, nie jest potrzebna. Jest potrzebna panu Zbyszkowi, którego tutaj widzę wystającego w formie kartonowej w redakcji tam w kącie. Nie można zdradzać takich... No, każdy ma swoje święte obrazy, prawda? Ja widziałam, że program w sercu redakcji rozumiem, to nie jest tam dobry jest pomysł. Biurko redaktor Biedrzycki, któremu pan Ziobro patronuje.
Więc pan Zbyszkowi jest potrzebny, no. Nikomu więcej. Po co Polakom jest coś, co blokuje im setki miliardów złotych, co nikomu z nich nie jest potrzebne? Mhm. Rozwiążcie problem z Izbą Dyscyplinarną i nie będzie w ogóle żadnej umowy, żadnych karakterów historii. Bo pan ucieka mi, ale... od tej odpowiedzi. No dobrze zrobił, że prosi urzędników brukselskich, nie każcie Polaków za PiS, czy nie? Nikt przytomny nie będzie za sankcjami i karami finansowymi nakładanymi na Polskę. To w takim razie jak wpłynąć na działania PiSu, jeżeli nie tym? Na przykład pokazując wszystkim tym posłom Zjednoczonej Prawicy, którzy są jeszcze przekonani, że prezes dzisiaj panuje absolutnie nad wszystkim i wszystko dowozi, że jego większość w Sejmie jest iluzoryczna. Rozmawiać z politykami z tamtej strony, próbować przekonywać ich do tej wizji. Kukiz mówi, że jak nie będzie tej antykorupcyjnej teraz na posiedzeniu, to on się rozmyśli jednak. Ale to może zostawmy. Znaczy, taka labilność, tak, zdania Kukiza w różnych kwestiach jeszcze mamy. O Andrzeju Dudzie może teraz słów kilka. Nie spotkał się z Angelą Merkel, co pan na to? Andrzej Duda od dawna próbuje pokazać, że nie jest prezydentem Rzeczpospolitej, a rezydentem. Jest prezydentem bezobjawowym w 200%. Jest prezydentem, który ograniczył się do roli komentatora sportowego na Twitterze. Nie wiem po co, nie umiem odpowiedzieć, a naprawdę staram się, bo lubię ludzi, jestem otwarty. A to jego druga kadencja, jakby nie było. Na Boga, po co on jest? Młody człowiek, po co on jest w polskim systemie prawnym, jeżeli go nie ma? Nie ma i nie wykonuje swojej funkcji. Jeżeli on, mimo że Angela Merkel, można ją lubić czy nie lubić, ale wykonała też na początku swojej kadencji pewien gest otwierający w stosunku do niego. Ale czy nazwał pan to skandalem dyplomatycznym, czy za dużo powiedziane? PiS, ale też Andrzej Duda tak zdewaluował pojęcie, czy tak zmienił pojęcie skandalu, że ich normalne zachowanie jest skandalem. To jest niestety ich normalne zachowanie, ono jest skandalem. To jest po nic. Znaczy, jeżeli, bo proszę, to jest naprawdę, no, chłopski rozum wystarczy, żeby to zrozumieć. Jeżeli mamy problem z Rosją, a naszym drugim sąsiadem są Niemcy, to jeżeli teraz robimy jeszcze wojnę z Niemcami, mamy wojnę z Unią Europejską, mamy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, albo przynajmniej pełzające pytanie o to, co będzie dalej z Westerfałek. Joachima Brudzińskiego Tusk został nazwany niemieckim namiestnikiem. A propos wojny z Niemcami. Czechy skonfliktowane, za chwilę będziemy, z Bałtykiem jeszcze wojny nie mamy, chociaż już od Szwecji też żądamy za chwilę reparacji. To jest opowieść o tym, jakie bezpieczeństwo międzynarodowe w trudnej sytuacji geopolitycznej funduje nam PiS. Teraz jeszcze z Chinami chyba chcą otworzyć wojnę w sprawie Huawei'a i będzie jeszcze parę innych pól. No, o Stanach pan zapomniał. Mówiłem o Stanach, że oni mają z nimi w sprawie Lex TVN, ale też z powodu braku jakichkolwiek kontaktów między administracjami. Ten temat miejmy za sobą. Lex TVN dojdzie na piórko prezydenta wspomnianego przez nas, czy nie? Czy ta sprawa umrze śmiercią naturalną w parlamencie? To wszystko zależy oczywiście od Kaczyńskiego, bo i to, co stanie się na biurku prezydenta, to i co stanie się tu, no, prezydencie można mówić, że on zdecyduje, że on rozważy i tak wiadomo, że Kaczyński za niego... Ale chodzi mi o to, czy oni to wyciszą, czy jednak nie? Nie wiem, on, znaczy, jak znam, znaczy, na ile orientuje się w polityce Kaczyńskiego, to będzie trzymał ten pistolet na stole do końca. Czyli pozwoli temu przejść przez Senat, przez Sejm jeszcze raz, zobaczymy, tam może będą jakieś negocjacje. Trafi do prezydenta, jak nie wyjdzie z prezydentem, albo będzie uważał, że to ma sens, to wyśle to do Julii Przyłębskiej. Będzie jeszcze parę różnych kart, które będzie mógł zagrać, ale ostatecznie to, mam nadzieję, nie wejdzie w życie. Sądzi pan, że Polakom przeszkadza coraz słabsza kondycja wolności słowa w Polsce, no bo spadliśmy o 40 kilka pozycji, jesteśmy na 5. miejscu od końca, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, a Reporterzy bez Granic ogłaszają stan wyjątkowy, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o wolność słowa w Polsce. Państwo jest najgorsze. No i przy okazji ten stan wyjątkowy, gdzie dziennikarzom się nie pozwala wjeżdżać. I też stan wyjątkowy zrobiony tylko po to, żeby dziennikarzom nie można było wjeżdżać, bo wykazywaliśmy wielokrotnie, że znacznie dalej idące nawet restrykcje można było wprowadzić na stanie, ustawie o wojewodzie i o granicy państwa. Nie wiem, czy to przeszkadza. Natomiast wiem, że zauważyłem pewien trend, nie tylko ja, i ten trend jest rzeczą, z którą powinniśmy dzisiaj zrobić absolutnie jak najszybciej porządek. Ludzie stracili, był taki moment, po tym takiej euforii, wrócił Tusk, o matko, spena się przebudowała, ludzie zaczęli patrzeć na rosnące wyniki PiSu i mówić, Jezus Maria, to chyba jednak się ich nie uda pokonać. No, no jednak, no oni są za silni, no tam będzie sobie ta Platforma, ten Hołownia, ta Lewica, ale nie da się tego już poskładać. Teraz my musimy tych ludzi przekonać, że jest nadzieja, że możemy to poskładać i że z PiS-em możemy wygrać. Bo ja naprawdę, ja wiem, że my możemy z PiS-em wygrać. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego, że oni nie mają w ręku żadnych kart, którymi mogliby Polaków przekonać, ponieważ cała logika korzyści, nie jakichś ideologicznych wojen, ale pieniędzy, bezpieczeństwa, zdrowotnego, edukacyjnego, przyszłości naszych dzieci, nie jest dzisiaj w rękach PiS-u. Tylko my musimy znaleźć metodę i my jej bardzo też intensywnie u siebie szukamy, robiąc aplikację Jaśmina, wciągając ludzi do wszystkich tych... Przypomniał mi pan o tym, ja chciałam o to pytać. A dlaczego pani nie chce o to
to pytać. Wczoraj, wie pani, ile osób zagłosowało w plebiscycie w sprawie strajku medyków? 22 tysiące ludzi. Proszę mi pokazać organizacje polityczne, które w wewnętrznych głosowaniach w znacznej mierze wspierające ten protest medyków, pokażemy to i też pokazujące, że potrzebne są rozwiązania ustrojowe, a nie tylko podwyżki. Prezydent Andrzej Duda, który włącza się w te negocjacje, pana zdaniem pomoże coś, jeśli chodzi o porozumienie, zawarcie porozumienia, skoro wszystkie karty w rękach ma Adam Niedzielski? Wie pani, jestem między Scylą a Charybdą, bo tak sobie myślę, że jeżeli z jednej strony prezydent Duda się nie włączy, no to zrobi to, co zawsze robi prezydent Duda, czyli nic nie zrobi, ale jak on się włączy, to też nic nie zrobi, więc nie wiem, dlaczego premier Morawiecki z takim uporem nie chce rozmawiać z medykami. Za chwilę mamy kolejną falę pandemii, ci ludzie są zdesperowani, średni wiek pielęgniarki w Polsce wiemy, jaki jest, wiemy, co się dzieje z ratownikami medycznymi, przecież oni, my rozmawiamy ze środowiskiem ratowników medycznych dość intensywnie, za chwilę będą mieli kolejny protest, będzie kolejny lockdown karetek w Warszawie. Pani marszałek Stanecka, która tutaj była przed chwilką przed panem, mówi do pracowników ochrony zdrowia, nie odpuszczajcie, to znaczy nie dajcie się złamać ministrowi Niedzielskiemu. Pan by to powtórzył? Rzeczywiście to jest taki moment, kiedy oni muszą grać do końca o swoje? Oni muszą przede wszystkim grać nie tylko o podwyżkę teraz, ale muszą o systemową reformę ochrony zdrowia. Myśmy jak z nimi rozmawiali, też w czasie tych protestów, nasi posłowie tam byli, wręczaliśmy nasze projekty, to jest prawie 1000 stron projektu na temat ochrony zdrowia, dokument Ludzie Zdrowia, sektorowe dla pielęgniarek, dla ratowników medycznych. Trzeba zmienić cały system. Jeżeli teraz damy podwyżkę tylko i wyłącznie, a nie zaczniemy zmieniać systemu, to za 2 lata będziemy mieli kolejne białe miasteczko. Tak, ale trzeba po prostu usiąść z tymi ludźmi, wysłuchać, co oni mają do powiedzenia, pokazać rozwiązania, w których podwyżki powinny być kroczące oczywiście ważnym elementem, ale trzeba zmienić system organizacji ochrony zdrowia. Oni o to SORy, też walczą przecież, ratownictwo medyczne. Oni nie walczą tylko o podwyżki. I bardzo dobrze, że o tym mówią. My też mówimy, nie wiem, przychodzą ratownicy medyczni, mówią nie tylko podwyżki, ale... Okej, były ustalenia jeszcze z ministrem Szumowskim, żadne z nich nie zostało spełnione. Ale dlatego właśnie potrzeba po drugiej stronie władzy, która będzie traktowała tych ludzi odpowiedzialnie, bo będzie wiedziała, że jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, to mówimy o życiu i śmierci naszych bliskich. I jeżeli za chwilę nie będzie w Warszawie karetek, a śmigłowiec będzie zajęty gdzieś indziej i zaczną ludzie rzeczywiście umierać, to czy jest w tym rządzie minister, który weźmie na serce... Ale się skupi na ratownikach medycznych, a nie na rządzie. Niekoniecznie. Niekoniecznie, proszę mi wierzyć. To nie jest tak, że to pisma oni będą w ręku... nazywani zabójcami, bo nie. Już są w internecie tak nazywani. Bzdury, oczywiste bzdury, bo jeżeli ktoś pracuje po 400 godzin w miesiącu, na 3 etatach, żeby utrzymać swoją rodzinę i nie może mu państwo zapewnić butelki wody na dyżurze, ponieważ jest zewnętrzną firmą, która świadczy usługi, nie może mieć urlopu szkoleniowego. Ja sam przez chwilę miałem do czynienia z pracą w pogotowiu i po 400 godzinach ratownik, który przyjedzie ratować pani bliskich albo moich bliskich, to naprawdę jest coś, co nie powinno się w cywilizowanym kraju, który przecież Morawieckiego można słuchać godzinami. To jest kraj mlekiem i miodem płynący. Przecież wszystko się tu zgadza. Co nie, to nie jest, że inflacja rośnie, ale przecież płace też rosną. Zaraz spadnie, a poza tym nawet płace będą rosły szybciej. Jak ja usłyszałem, że premier tego rządu, który w banku pracował, mówi, że co, że inflacja rośnie, płace rosną szybciej, czyli opowiada o nakręcaniu inflacji, bo jeżeli to będzie rosło, to będą rosły ceny, to będzie rosło wszystko. Ja nie jestem w stanie uwierzyć, co się stało w Polsce, że sprawa ostatnia. 35% cały czas oni mają. Tutaj czas nam się kończy. Marian Banaś dzisiaj w Sejmie, jak bardzo namiesza, opowiadając o organizacji wyborów kopertowych? Namiesza. Nie wiem, czy to będzie coś, co przeważy, coś, co przeleje jakąś szalę, bo wie pani, jest dużo słów, jest dużo takich... prób zrobienia wyłomu, natomiast powiem zupełnie wprost i otwarcie. To się zacznie walić naprawdę realnie, bo to sypie się, gnije, cała ta Zjednoczona Prawica. Ale zacznie się walić tak szybko, że będą wybory przedterminowe, czy będą, dociągną? Będą, moim zdaniem będą, natomiast musi być pierwsze wygrane przez opozycję głosowanie. Z pomocą Konfederacji, nie wiem, Kukiza, z jakąś nową konfiguracją. No to już było, teraz funkcję zrobią. No panie, naprawdę. Jak będzie pierwsze... Właściwie jak ja powinnam się do pana zwracać? To już jak chcę, no panie redaktor... Szymonie, to tak nieładnie. Ja zezwolę bardzo chętnie. Więc możemy w ten sposób. Natomiast musimy wygrać pierwsze głosowanie, żeby ten blok zaczął się rzeczywiście rozjeżdżać. A wierzę, że wczesne wybory będą, że wczesne wybory są możliwe. My szykujemy się na wiosnę. I tym akcentem realizator już niestety każe. Musimy kończyć naszą rozmowę. Szymon Hołownia. Ludzie są okrutni. Bardzo. Lider Polski 2050 do końca roku w okolicach 20%, tak? Tak, a rozumiem, że my wcześniej niż przed grudniem nie widzimy się i nie słyszymy. Widzimy się oczywiście. Ja powiedziałam, zaraz grafik zostanie ustalony, mam nadzieję. I pana Zbyszka też pozdrawiamy, kartonowego co prawda, ale zawsze. Pozdrawiamy. No tak, no ta dusza dziennikarska zawsze coś wyciągnie na wierzch. Dobrze, dziękujemy bardzo. To był super raport. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się państwu bardzo nisko. Wracamy jutro o godzinie 8:57. Państwa gościem będzie były prezydent Bronisław Komorowski. Także już dziś i teraz zapraszam. Życzę państwu dobrego dnia i do zobaczenia jutro.
Kilkunastu żołnierzy w szpitalu. To po wypadku w Lublinie zdarzyły się ciężarówki wojskowe. Ponad 760 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 21 osób. To najnowsze dane dotyczące pandemii w Polsce. Czechy lub Słowenia. Z kim polscy siatkarze zmierzą się w półfinale Mistrzostw Europy? Dowiemy się dziś wieczorem. Szesnastu żołnierzy rannych to po poważnym wypadku w Lublinie. Na drodze męczenników Majdanka zdarzyły się dwie ciężarówki wojskowe. W pojazdach na ćwiczenie jechało w sumie 45 żołnierzy z 19 lubelskiej brygady zmechanizowanej. Poszkodowani trafili do szpitala. Teraz prowadzone są badania, czy nikomu tam nie zagraża większe niebezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o sam wypadek, to oni się przemieszczali na szkolenie do Srebrzyszcza. Mówił rzecznik jednostki Jakub Szyndlar. Sprawę wypadku bada żandarmeria wojskowa. Takiego wzrostu nie było od wielu tygodni. Ostatniej doby potwierdzono 767 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 21 chorych na COVID-19, a z dnia na dzień rośnie również liczba osób w szpitalach. Teraz jest ich blisko 800. To może być ekspresowe tempo. Pod obrady Sejmu trafią dziś ustawy Polskiego Ładu. Posiedzenie potrwa w sumie 3 dni. W niedawnym wywiadzie dla Super Expressu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że cały projekt zostanie przyjęty do listopada. Nie ma też wątpliwości. Rząd ma w parlamencie większość potrzebną do przyjęcia Polskiego Ładu. Te głosowania, na których nam zależy, pokazują, że mamy większość, na których nam zależy w szczególności, a na Polskim Ładzie zależy nam w szczególności. Ponieważ te zmiany dotykają systemu podatkowego, musi być przyjęty do końca listopada. Przypomnę, Polski Ład zakłada m.in. obniżkę podatków, zwiększenie środków na służbę zdrowia i mieszkania bez wkładu własnego. Perspektywa nieco większej podwyżki i oddalające się, przynajmniej na razie, widmo akcji protestacyjnej służb mundurowych. To efekty ostatnich rozmów policyjnych związkowców z MSWiA. Ze szczegółami Jacek Niewęgłowski. Jacku, powiedz, co wiemy na pewno w tej sprawie i jaka jest decyzja związkowców? W przyszłym roku podwyżka w wysokości 500 zł. Wcześniejsza propozycja MSWiA była niższa o 30 zł. W perspektywie kolejnego 2023 roku pensje służb mundurowych mają wzrosnąć o kolejne 209 zł. Do tego dochodzi zapowiedź waloryzacji uposażeń, uwolnienie struktury etatowej w komendach i komisariatach, czy zwiększenie liczby etatów w policji o ponad 6,5 tysiąca. Z takimi właśnie propozycjami miał przyjść na rozmowę wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jak mówią związkowcy, żadnej formy protestu na razie nie będzie i piłka wciąż jest w grze, ale czasu jest mało. Mundurowi przedstawili ministrowi listę swoich oczekiwań. Resort ma się do nich odnieść podczas spotkania 20 września. Wtedy zapewne będzie wiadomo, czy stronom udało się wypracować kompromis. To był Jacek Niewęgłowski. Dziękujemy za relację. Czechy lub Słowenia. Ktoś z tej dwójki stanie na drodze polskich siatkarzy do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni po wczorajszej wygranej z Rosją czekają na półfinałowego rywala. Wszystko wyjaśni się dziś wieczorem. Z nami Marcin Procki. Marcinie, który z tej dwójki rywali wydaje się łatwiejszy? No to tak jednoznacznie trudno stwierdzić, bo zarówno Czesi, jak i Słoweńcy potrafią zaskakiwać. Czesi to rewelacja. Turnieju z grupy wyszli mimo 3 porażek, a w 1/8 finału wyrzucili z turnieju Francuzów, mistrzów olimpijskich z Tokio. Z kolei Słoweńcy to w ostatnich latach europejska czołówka. W tegorocznej Lidze Narodów wyraźnie z nimi wygraliśmy, ale mamy też swoje rachunki do wyrównania. Na poprzednim Eurowoleju to właśnie ze Słowenią przegraliśmy w półfinale. Na dzisiejsze rozstrzygnięcie czeka nasz środkowy Jakub Kochanowski. To będzie półfinał Mistrzostw Europy, więc to tak czy siak będzie bardzo ciężki mecz. Jedyna różnica to jest przygotowanie taktyki, z czym na pewno nie będziemy mieli problemu. A początek meczu Czechy-Słowenia o 19:00. Przed nim jeszcze ćwierćfinał Niemcy-Włochy, który wyłoni półfinałowego rywala dla Serbów. Mecze półfinałowe zaplanowano na sobotę w katowickim Spodku. Finał i mecz o brąz w niedzielę.